Czym jest dla Ciebie brazylijskie jiu-jitsu? Brazylijskie jiu-jitsu jest moim życiem i to jest, nie są tylko słowa, tylko to jest po prostu we mnie. Nie ma brazylijskiego jiu-jitsu, nie ma mnie. Hej! Robi najczęściej trening. Dzieciaki, jak tam? Gotowi na trening? Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Tak naprawdę ciężko mi to określić, ponieważ od dzieciaka takiego naprawdę mega, mega małego ciągle byłem na boisku, ciągle biegałem za piłką, zwłaszcza, że mój tata był takim półprofesjonalnym piłkarzem, w wieku 2 lat już mnie zabierał na mecze, także odkąd zacząłem chodzić, zacząłem też kochać sport. Twoje pierwsze wspomnienie z matą? Pierwsze wspomnienia z matą to 77 rok, moje pierwsze zawody, na których byłem drugi. Niewiele pamiętam, pamiętam tylko, że płakałem po przegranym finale. Do tej pory mam na ścianie medal, 23 kg, naprawdę byłem bykiem. Największy sportowy sukces? Największy sportowy sukces. To jest trudne pytanie. Chyba to, że do tej pory ćwiczę i że sprawia mi to mega, mega radość. Nigdy mi się to nie znudziło. A tak naprawdę medale, które zdobywam, one cieszą, ale za chwilę się o nich zapomina i tylko patrzy się dalej w przód. Jak w tej piosence. Najważniejsze są dni, których jeszcze nie znam. Porażka, która najbardziej doskwiera? Każda porażka boli. Każdą porażkę staram się analizować, ale myślę, że taką porażkę, o której rozmyślam najczęściej, to finał Grand Prix MMA w São Paulo, gdzie pierwszą walkę wygrałem, bo to były dwie walki jednego wieczoru i drugą, w drugiej walce miałem gościa w dosiadzie, generalnie biłem go, ale mimo wszystko przegrałem i tą walkę chyba najczęściej wspominam. Lubisz nazywać się turystą kulinarnym. Najlepsza potrawa, jaką kiedykolwiek zjadłeś, to? Wiesz, to zależy, nie? Bo jak po zbijaniu wagi, to wszystko smakuje. Natomiast ciężko określić, co najfajniejszego zjadłem. No, jadłem dużo fajnych rzeczy. Na 50 zjadłem kapitalnego steka. To było w Berlinie. No naprawdę, dużo rzeczy fajnych jadłem, bo tak jak wspomniałeś, uważam się za turystę kulinarnego w każdej części świata, do jakiej docieram, staram się jeść regionalne potrawy. Nie zwiedzam zabytków, ale knajpy, jedzenie, naprawdę to jest moja pasja. Lubię gotować, no ale oczywiście to jest tylko takie gotowanie dla siebie, natomiast smakować lubię wszystkie potrawy świata i to jest też fantastyczne w podróżach i w tym, że trenuję jiu-jitsu.
czym się różni dla ciebie walka na ringu, klatce lub macie od bycia trenerem na narożniku klatki, ringu lub mat? Wiesz, jak jesteś na macie czy tam w klatce, to i sam walczysz, to wszystko zależy od ciebie wiesz, i te emocje, i wiesz, co masz zrobić, i czy nawet jak nie wiesz, ale to jest wszystko zależy od ciebie. Natomiast jak jesteś trenerem, to chciałbyś być, pomóc zawodnikowi, bo jesteśmy związani bardzo, bardzo mocno, a nie możesz i chcesz przekazać, nie zawsze zawodnik słucha. No. Powiem szczerze, dla mnie, jeżeli chodzi o emocje, dużo bardziej przeżywam kibicowanie, bycie w narożniku niż własną walkę. Łatwo prowadzi się swoje własne dzieci w sporcie? Bardzo trudno. Dlatego, że obawiam się, że czasami być może za dużo wymaga, a nie chciałbym ich skrzywdzić. I to cały czas to mam z tyłu głowy, żeby właśnie nie popełnić takiego błędu. Najważniejsze sportowe marzenie z dzieciństwa, które udało ci się zrealizować? Jeżeli chodzi o marzenia, to co osiągnąłem przerosło moje oczekiwania. Chciałem być mistrzem świata, a tak naprawdę tych mistrzostw zdobyłem sam nie wiem ile. Jeżeli chodzi o sport, jestem naprawdę spełnionym człowiekiem.